Cześć tu! Olusiek. I tatusiek. Siemanko, dzisiaj co będzie? Otwieranko, gazecianko. Dawno nie było przeglądu prasy, a przyszła paka z Ediby. Zaczynamy krótką serię, bo będą albo 3, albo 4 odcinki. Ale to później pokażemy. Później pokażemy, jakie będą następne gazetki. To mignę. Nie, no dobra, mignij. Dobra. Dziś otwieramy Super Things Rescue Force, dwie gazetki. Jedna to jest magazyn dla dzieci Rescue Force, w tym dwa Super Thingsy, otworzymy je na końcu. I Super Comics i pewnie jakieś zagadeczki inne. A w drugim jest zestawy edukacyjne, czyli się uczymy co jak. Na przodzie widzę, tutaj są super, ultra rzadkie i są trzy paczuchy. Olusiu, od której zaczynamy? Powiedz mi, Ponciusiu. Od tej. Tylko na końcu otwieramy 5 saszetek, ok? W porządelu, mój serdelu? Coś może rozwiążemy, mamy telefonik, żeby nagrywać, co tam jest na stronkach. Olusiu, czyń honory. Uwaga, 3, 2, 1. Nie jest śniadanie, jest! Udało się! Dobra, czekaj, ja wezmę to, a ty wyciągnij. No. Nie. No dobra. Musisz rozwalić do końca, oczywiście, standardowo. W ogóle pozdrawiamy was. Troszeczkę już późno, ale akurat nie nagrywaliśmy, bo ja niestety miałem, że tak powiem, nawrót. Musiałem jechać do szpitala, żeby mi nacinali migdał, wyciskali mi ropę. Już nie będę o tym opowiadał. Dlatego też ostatnio nie było parę dni żadnych filmików. Do czego ja dążę? W sumie do niczego. A już wiem, że był Dzień Dziecka i chcieliśmy wam złożyć czego? Życzonka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, który już był. Mam nadzieję, że dostaliście fajne prezenty i dostaliście życzonka. Nie, no to teraz już nie będziesz szedł, już szkoda. Pokażesz w następnym odcinku z następną gazetką, ok? Bo akurat fajnie, bo następna gazetka będzie o czymś, co bardzo interesuje Olusia i tatusia też, bo tatuś jest fanem tego już od dawien dawna, prawda? Okej. Okay. A ja od około 2 lat. No, może krócej. Rok. Okej, okay. Zaczynamy od zabaw edukacyjnych. Ale kochanie, bo jak pukasz, to pamiętasz, bo mówiłem ci, że nie słychać, tak? Odkładamy trzy... Poczekaj. Trzy saszetki na boczek. Bo dojdą do tego jeszcze dwie z drugiej gazetki i na końcu zrobimy opening 5. Mam nadzieję, że coś trafimy fajnego. Trzymajcie kciuki. Okej, jedziemy, kochanie. Poczekaj, pokażę tylko. A ty będziesz też na ewentualnie później czytał. Tak się prezentuje. Pamiętasz, jak on się nazywał? Neon Blast? Tak, chyba tak. No. To jeżeli nie mamy racji, to nie stawiamy kolacji. Mamy Enigmę i jednego z kazunkidów. Dobra, zawiera, poczekaj, co tu jest napisane. Zawiera 4 plansze do zabawy i nauki. Solidna porcja nauki poprzez zabawę w towarzystwie Kabum City. Dobra, lecimy. Na pierwszej stronie witamy w wyzwaniach Enigmy. Dobra, to przerzucaj, a ja włączę kamerkę. Przełączymy się na chwilkę, żebyśmy widzieli, co tam jest, bo czekaj. Tak, żeby było widać dobrze. Okej. Okay. Jedziemy z tym koksikiem. Dobra, Olusiu, co tutaj mamy? Color Flash. Już jest. Zobaczcie, z 11 serii już nam zapowiadają, co będzie w 11 serii, bo w 11 serii będzie Color Flash ultra rzadki. I on chyba zmienia kolory, tak? Od ciepłej wody? Tak myślisz? Nie, chyba nie. Chyba nie, dobra. Potem mamy, witam wszystkich w wyzwaniach Enigmy. Musimy coś jakieś rozwiązać. Okej, okay. Mamy coś. Odkryj co najlepsze w Kabum City Rescue Park. Dobra, zobaczmy co tutaj. Slip wciąż daje się we znaki ze swoim gangiem Punchliners. Ci rozbójnicy pozmieniali niektóre wskazówki dotyczące tego, jak należy dbać o park. Pomóż Blinki określić, które zachowania są prawidłowe, wpisując przy nich znak V, a które nie są właściwe w parku. Okej, okay, Oluś, masz ołóweczek. I teraz, Olusiu, czyń honory i zaznaczaj. Pierwsze, do strefy zabawy można wjeżdżać samochodami, tak czy nie? Uwaga. Nie, brawo.
Podłoże w parku wykonane jest z miękkiego materiału amortyzującego upadki. O, tak czy nie? Tak, znaczy nie dokładnie w parku, ale na placu zabaw, który często jest w parku. Okej, okay, tutaj. Rzucamy na ziemię skórki od bananu, aby było ślisko? Nie, nie rzucamy. Olek, no weź no X-a postaw. Nie, oczywiście Oluj żartuje. Dobra, jedziemy dalej. Ławki należące do każdego i każdy może je pomalować sprayem kolor Heda, tak czy nie? Kolor co? Kolor Heda, no to jest spray chyba w Superfincach. Tak czy nie? No można malować po ławkach? Równa się, można i nie można. Nie, oczywiście, że nie można, postaw X-a, Oluś. Bez żartów, bo zaczną wszyscy nasi widzowie chodzić i malować ławki. Resztki jedzenia rzucaj do kosza na śmieci. Prawda. Okej, okay, dalej lecimy, już nie będziemy dalej... Nieprawda, na łóżko, ale... O, Olek tak czasem robi. Lecimy teraz chwilkę, wracamy tutaj. Mamy... No, dokończyć. A nie, no już nie, no nie będziemy... Nie, to później dokończymy, później dokończymy. Opowiedz przygodę. Mamy tutaj kolejną stronę. Opowiedz przygodę. Tak to wygląda. Ale nie będziemy jej rozwiązywać. Wybuchowe przekąski. Tu mamy co dwa. Mord Dopli spędzi przez miasto. Może skoczyć tylko na sąsiednie pole o wartości o 2 większej od poprzedniego. To jest fajna matematyczna. Jak lubicie matematyczne zagadki, to trzeba skoczyć. Zobaczymy. Ja dam jeden przykład Olusiowi. Zobaczymy, czy przeskoczy w odpowiednie miejsce. Czyli razy 2. Czyli jak masz... Nie, o 2. Czyli 2 musi być więcej od tego, gdzie skoczyłeś. Czyli poczekaj. Powiedzmy... Skaczesz tu, 76 i gdzie możesz skoczyć? Na które? Nie rozumiem. O 2 więcej, 78 skaczesz i tak dalej, możesz przeskoczyć do samego, musisz tak skakać po tych numerkach, żeby wskoczyć i odkryć skarb tym kluczem. Okej. Okay. Jedziemy dalej, kontrola ogniskowa, jest jakieś tutaj, mamy zagadeczki. Znaczy zagadeczki, jakieś przejście, taka planszóweczka, ala kolejna planszóweczka. Uuu, tu jest coś do kolorowanka i do pisywanka. Części ciała, super robota. A, zapomnieliśmy, co mają widzowie zrobić. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A może za każdą łapkę, którą nam dacie, od kogoś otrzymacie? Saszetkę, może wtedy będzie łaskawy wasz rodzic, albo mama, albo tata i wam kupi taką saszeteczkę, bo zostawiliście nam, co? Łapeczkę. O subskrypcji też nie zapominajcie i o dzwoneczku. Dobra, lecimy dalej. Już trochę to trwa. Uuu, tu są fajne planszóweczki. Zobaczcie, zobacz Oluś. Są fajne planszóweczki, które możemy rozłożyć. Potrzebne pionki, oczywiście pionkami mogą być w tych wszystkich grach. Co może być? Zinksy, Finksy, super osko i tu znowu pojawia się kolor flash, widzisz? A nie wiem, czy pamiętasz, w tamtym roku też otwieraliśmy, Oluś, gazetki i też były już przecieki o kolejnej serii, pamiętasz? Ciekawe, eksplozja neonów. Kolor flash wykorzystał neon, no, on, potęga w działaniu. Moc jego koloru eksplodowała we wszystkich Superfinksach. Profesor K nie mógł uwierzyć w pojawienie się innego czarodzieja, którego Enigma nazywał mistrzem. Wysłał więc Mega K do walki z Enigmą. Przejdź przez Kaboom City, umyj swojego superbohatera na starcie i rzuć kostką, aby zobaczyć, jak daleko może się posunąć. Uważaj na kolorowe kule, w zależności od tego, kto je rzuci, mogą ci pomóc lub przeszkodzić w drodze. I tu mamy opisane te kule, które przeszkadzają albo pomagają w przejściu, co? Planszy, tak? Mamy kolejne, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery planszówki, więc czadzior, hadzior, trenuj swój egzoszkielet. Tu jest fajne, ja to lubiłem zawsze, jak byłem młodszy. Mamy numerki do obrysowania po kolei, żeby dokończyć kształt. Ty też lubisz to, czy nie za bardzo? Wiesz, o co chodzi, że obrysowujesz kształt po kolei, rysując, znaczy zaznaczając. To lubię. Tu mamy jeszcze dokończenie komiksu i teksty swoje można wpisać. Wyścig Rescue jest. Jest. Jets. A ja jest. LOL.
Jets. Zobaczcie, bo tu jest wyścig i tu możemy sobie dokolorować, dopisać, co się dzieje w kształcie. A co to jest? Jetsy, super jety. No te pojazdy w super filmce. O, mamy też nasze fajne, ulubione, wydające dźwięki dinozaury, które bardzo się Olusiowi podobały, pamiętasz? No. Mamy kolejne zagadki. Mniej więcej nie zdradzamy, musicie sobie sami zakupić firmę Divi, to Diva znaczy się, i to kosztuje tylko 24,99, tak? Lecimy z następną gazetką. Dobra, otwieraj, też szybciej, żebyśmy Was nie przeciągali. Dawaj, Olusiu, 3, 2, 1, tu będzie łatwiej, bo to jest folia cieńsza. Ale bardziej ciągliwa. Zrobiłeś dziurkę. Zobaczcie. Poczekaj, pokażę. Zobaczcie, pan profesor. A nie wiem, czy zauważyliście, jaką ma Oluś kitę, bo co Oluś robi z włosami? Kitkę. Ale nie, że za... Zapuszcza. Zapuszcza włosy, będzie... A jaką będziesz chciał, taką kiteczkę na górze dłuższą? Jak jakiś piłkarz mówiłeś, tak? Ale nie, ja chcę właśnie mieć taką w miarę krótką. Ale trochę dłuższą niż teraz, bo jeszcze nie wszystkie włoski łapiesz, tak? No, w sensie, jak będę miał gdzieś dotąd, to obetnę. A, okej, okay. Dobra, w porządku, wszystko rozumiem. Coś ci tam ołówek wyleciał. Kolejne... Bo ja chcę mieć jak Ronaldo w Juventusie. A, jak Ronaldo. Ronaldo miał taką króciutką kiteczkę. A, kumam czacze. Dobrze, kochani, mamy kolejne dwa, czyli mamy już 5 saszetek do otwarcia na koniec. Robimy szybki przeglądzik. To jest magazyn dla dzieci i mamy tu dwa super finksy, które są odłożone. Super komiks. To Oluś. Zrobimy szybko jedną stronkę. Oluś czyta komiks. Uwaga, Olusiu, poczekaj, włączę tylko nagrywanko. Oluś, czytaj. O, poczekaj, bo zrobiłem zdjęcie, nie czytaj jeszcze, nie czytaj. 5 minutes later. Licencja na niszczenie. Ten film jest jak do tej pory najlepszy z całej serii. A efekty specjalne są mega. Ojej, dlaczego wszystko się rusza? Co to jest napisane? Konfiskujemy. Konfiskujemy to kino. Będziemy je wyburzać. To Breakmania. Co to jest Breakmania? Nie wiem, jakaś nazwa. Break, nie wiem, o co chodzi. Bo mam to, taśmę. Crash! Dalej, co jest w komiksie? Oczywiście musicie sobie zobaczyć sami, bo tutaj jest fajna w ogóle historia, bo naprawdę pokażę Wam jeszcze jedno, że zniszczyli cały ekran chyba bodajże. Okej, jest cały komiksik, całkiem długi, są literowe puzzle, czyli musimy z tych literek ułożyć wyrazy. O, jest jakaś też planszówka i jest, o, już sprzedaży, książka do kolorowania, czyli jeszcze książka wyszła. Zobacz, widzisz, bo to wszystkie te wydania są z okazji Dnia Dziecka, więc warto. I jaki czodzior plakaci, zobacz, Olusiu, są super kidami. A z drugiej strony, tu zobaczymy po pół, nie będziemy wyrywać, mamy, nie wiem czy wszystkie, ale super finksy, z których może są Gazum Kidy, to Wy już musicie stwierdzić. Mamy jakąś planszówkę, kolorowówkę, też jakiś wyścig, jak widzicie. I co tam jeszcze? Szybko, żeby nie zawracać głowy. Wyniki jakiegoś konkursu rysowanego, zobacz. Bardzo fajne. Niektóre podobne troszeczkę jak my mieliśmy też. O, tu ktoś robi karty. Może zobaczył Ciebie. Widzisz? I zaczął rysować karty. Zobacz, Borys 6 lat. Zobaczcie. Zaczął rysować karty. Tak jak Oluś. Nie wiem, czy pierwszy, czy później. Mamy różne prace. Galeria rysunków, no, więc śmiało można... No to później zobaczysz, bo nie, to... Ja teraz... No, teraz to wiesz. No. Taki ładny. Ładne. Bo ja się już nie mogę doczekać tych saszetek. Nie wiem, to co jest. To jest pianino chyba jakieś. To nie wiem, co to jest za zwinksa, to jest gaśnica. Okej. Okay. A to też. Dobra, mamy, Olusiowi się podobają prace. Tu jakiś fajny pokoik mamy. Zagubiony przedmiot. A, to jest fajne, to też lubimy. Szukamy zagubionych przedmiotów na danym. Olek, dobra, szybko jeden przedmiot musi znaleźć. Zagubiony przedmiot. Czy ktoś widział fiolkę mojej zielonej mikstury? Okej, Olek, poczekaj, włączę. Zobaczymy, to będzie załatwie.
Za łatwe, poczekaj, włączam nagranie. No nie, co ja tutaj zrobiłem? A few moments later. Mamy, zobacz, to pierwsze. Czy ktoś widział zieloną fiolkę? Okej, jest znaleziona. Drugie. Muszę znaleźć mój złoty parasol, który uchroni mnie przed pestkowym deszczem Sunny Fresha. Szukaj. Nie, to nie jest parasol. Tu jest parasol. Dobra, kolejne. Nie mogę znaleźć trofeum dla najlepszego miotacza w Kaboom City. Jest znalezione. I gdzie mi się zapodziała łopata, którą pożyczył mi Pickett? I jest łopata. Wszystko znaleźliśmy. Okej, okay. Są kolejne jakieś opisane zingsiory. Pinksiory. Mamy kolorowaneczkę. I jeszcze, co tam jest, musicie zobaczyć sami, a ta gazetka, ile obstawiasz, ile ona może kosztować? Ty no, po ciebie kosztach 20 jest. Złotych? Nie, 14,99, do tego jeszcze są dwie saszetki, ja cię, ty, czyli, a dwie saszetki są chyba po 5 zł, czyli 10 zł same saszetki, czyli gazetka wychodzi 4-5 zł. Ja cię! Dobra, otwieramy, bo zaraz zakończamy. I uwaga, Oluś, ale nie, po jednej. Olej, no, dobra, złośliwiec. No trudno, no niech otwiera te dwie, ale tak, żeby widzowie widzieli. I uwaga, co trafiliśmy? I mamy... Mój ulubiony zing. Chromatyczny, mamy wiertarę i... Taka i kajdany. To jest mój ulubiony zing z 11. Jak z 11? Znaczy z 10. Czyli z Rescue Force. Rescue Force, ok. Otwieraj następną. Czyli mamy jednego chromatycznego i jedne. Mamy sandwiczka. Olusiu, Ponczusiu, dawno już nie otwieraliśmy saszetek, nie? Ale wiecie co, bo jest plan. Ale to wam nie zdradzę. Nie będziemy znowuż otwierać prawie ze wszystkich serii będziemy otwierać saszetki. Po 7 z każdej serii. To już wam zdradzę. Wszystkiego dowiecie się wkrótce. A 7 razy 10 to jest 70? Nie, to już będziemy, jak będzie 11 seria, to będzie 77 saszetek. No to idziemy 70. Okej, dawaj. Lecimy na Szczecin. Uwaga. I co tam wypadło? I... Kolejny, to jest chyba mango. Kolejny chromatyczny. I otwieramy ostatni. I ostatnim jest kosiarka, też chromatyczna, do koszenia trawy. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. A, mieliśmy pokazać, co będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy, przerzucimy się na sport, na piłę, otworzymy karty, porozmawiamy o Mistrzostwach Świata U17, bo Polacy nieźle grali, fajnie to jak wyglądało. Jakie jest Mistrzostwa Świata? Nie, Mistrzostwach Europy, przepraszam, najmocniej. I dobrze, że go mam cały czas. Pewnie coś będzie o tym, o Lidze Mistrzów. O Lidze Mistrzów i o Marciniaku, naszym najlepszym... Szymon Marcin. Naszym najlepszym sędzią, to którego coś tam ostatnio jakieś były chocki, klocki, niepotrzebnie w ogóle, nieważne. A w następnym odcinku albo nagramy to razem, bo jeszcze nie otwieraliśmy nigdy gazetki Zaczarowany Świat Sary, gdzie jest Star Monster i są jakieś różne zabaweczki, jest jakiś robocik, którego Olek zna, ja nie wiem. I mamy gazetkę Modi Popsów, gdzie otworzymy Modi Popsy i zobaczymy, co jest w gazetce. Nagrywamy to razem, czy oddzielnie nagramy? Razem, bo tu też jest Modi Pops 1, więc to trzeci odcinek będzie z tymi dwoma gazetkami. Czyli widzimy się wkrótce, bo to w przeciągu kilku dni. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy, że byliście. Pomachaj, Olusiu. Trzymajcie się. Pa, hej! Zierwa!